Mamy tutaj takie fajne równanie, i naszym zadaniem jest znaleźć wartość parametru k, który tutaj jest w tym miejscu, dla którego to równanie jest spełnione. Przy czym będziemy zakładać, że m jest większe od zera. No i jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, wstrzymaj od odtwarzania filmu i spróbuj najpierw samodzielnie to zadanie rozwiązać, zanim zobaczysz resztę filmu. No dobrze. Z jakiej podstawowej własności tutaj skorzystamy? Skorzystamy z takiej własności, że jak mam x do potęgi a podzielone przez x do potęgi b, to to jest to samo, co x do potęgi a odjąć b. Skąd się to bierze? No, mogę takie szybkie wyprowadzenie tutaj pokazać. Czyli co to znaczy podzielić przez siebie dwie liczby? Dzielenie to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność. Czyli mogę napisać, że to jest licznik, x do potęgi a. Razy odwrotność mianownika. 1 przez x do potęgi b. Teraz, co to znaczy odwrotność takiego wyrażenia potęgowego? No, odwrotność to znaczy, że muszę wykładnić, zmienić na przeciwny, dopisać mu minus. Napisać, że to, jest, że to jest razy x do potęgi minus b. Odwrotność x do potęgi b to jest x do minus b. No, ale teraz korzystam z tego, że jak mam iloczyn takich dwóch wyrażeń potęgowych, przy czym tutaj jest ta sama podstawa, to to jest wtedy x do potęgi, która jest sumą tych potęg. Tutaj mam wykładnik, który jest sumą tych wykładników. Czyli a dodać minus b. Czyli to jest po prostu a dodać minus b, to jest po prostu a odjąć b. No, czyli mam tę własność, wyprowadziłem. No, i teraz skorzystam z niej tutaj i tę lewą stronę zgodnie. Z tym, co tutaj jest rozpisane, zapiszę w takiej postaci, że to jest M do potęgi, która jest różnicą tych dwóch potęg 7 dziewiątych odjąć 1 trzecia. No i to ma się równać temu, co jest po prawej stronie, czyli m do potęgi k przez 9. No i teraz tutaj muszę wykonać odejmowanie ułamków, no to trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Tutaj mam 7 dziewiątych. Odjąć 1 trzecia, wspólny mianownik 9, czyli tutaj będzie 3 9. 7 odjąć 3 to będzie 4, czyli 4 9, czyli po lewej stronie będę miał m do potęgi 4 9 i to ma się równać temu, co tam cały czas jest po prawej stronie, czyli m do potęgi k 9. No to już widzimy, ile musi być równe k, żeby to było równe. Po prostu k musi być równe 4. No i to jest rozwiązanie naszego zadania. To równanie jest spełnione wtedy, kiedy k jest równe 4.